We wszystkich szkołach w Polsce od 2014 roku w życie weszła ustawa zabraniająca udostępniania uczniom słodyczy i innych szkodliwych produktów. W automatach batony typu KitKat, Mars czy Snickers zastąpiono batonami musli. Wyeliminowano napoje gazowane i wprowadzono tylko wodę, soki i mrożone herbaty. Postanowiliśmy sprawdzić, czy batony musli są faktycznie zdrowsze od tych, które zniknęły z automatów. Tymczasem zabronione mają być m.in. produkty zawierające więcej niż 1,25 g soli na 100 g produktu, 10 g cukrów na 100 g produktu, czy zawierające wzmacniacze smaku, takie jak glutaminian sodu E621, guanylan disodowy E627 i inozynian disodowy E631. Postanowiliśmy porównać zawartość substancji odżywczych w batonach dostępnych w szkolnych automatach. Pod lupę postanowiliśmy wziąć baton Corny Big. Zawiera on w sobie aż 71 gram węglowodanów, 8 g tłuszczy i 6 gram białka. Ma on 395 kilokalorii. Porównując go z batonem Mars, który zawiera 70 gram węglowodanów, 17 gram tłuszczy i 4 gram białka, dochodzimy do wniosku, że nie ma między nimi znacznej różnicy. Drugi batonik to Crunchy. Ma on 412 kilokalorii. W jego skład wchodzi 72 g węglowodanów, 12 g tłuszczy, 4 g białka, tylko 3 g błonnika i, co nas zdziwiło najbardziej, 1 g soli. Drugi batonik to crunchy. Ma on 412 kilokalorii. W jego skład wchodzi 72 g węglowodanów, 12 g tłuszczy, 4 g białka, tylko 3 g błonnika i co nas dziwiło najbardziej, 1 g soli. Baton KitKat uważany za niezdrowy zawiera 60 g węglowodanów, ale za to aż 30 g tłuszczy, 3 g białka. Ma on 538 kilokalorii. Podsumowując, żywność, która od niedawna zagościła w naszych automatach, okazuje się nie być taką zdrową, jakbyśmy oczekiwali.